Chcesz mącić wodę, to lepiej w ogóle idź to ja mam Życiowy plan, jak rabia, Montek Chris jestem mogę wszystko, masz w głowie, disco, stro na podłogę dziwko, co? Lepi dzwoń po na nocne pogotowie, niech wiążą cały kufel, Tu głównie tuddy, tak jak z obufem jak mymy wale w studni na połego dźwięku Jestem kowalem, tu siła z tego dalek jest, czadzia był, czadzia będzie, czia, tu Cześć, witajcie tutaj tajingowy dziadzia Poczuszka od FX Protect Słuchaj, coś lekkiego nie wiem co, dostałem ją parę dni temu. Ja to mam ciężkie życie, naprawdę paczka za paczką, jak tu żyć, no naprawdę. Oj, 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 no dobrze, jak zwykle zapakowane. O! He, kurczę, tajerzelek grafenowy. No i jakby luksusowo, hmm, dressing do opon. i to lubię, zajebiście. Ale zapach mm. O kurde, słuchaj słodziuteńki. Ale zajebisty, co on mi przypomina? Co on mi przypomina? Coś mi przypomina. To wszechstronny i łatwy aplikacji preparat do zabezpieczenia opod elementów wykonanych z gumy, winylu, plastiku, zawiera nano związki grafenu i krzemu. Słuchaj, więc jest to powłoka. Jest to powłoka! I jest jej dużo! Yy, unikalny składnik aktywny przenika głęboko w strukturę powierzchni, gwarantując nie tylko długotrwałą ochronę, ale także blask i głębię koloru. Wzbogacony o... Stabilizatory UV, czyli widzisz, jest pięknie, skutecznie opóźnia procesy blaknięcia, pękania i starzenia się zabezpieczonych powierzchni. Żelowa konsystencja sprawia, że preparat jest niezwykle wydajny, a także wyjątkowy łatwy w aplikacji. Tu się zgodzę, będzie na pewno bardzo łatwo. No wspaniały zapach i do tego, i do tego dostałem aplikatorki. O, i tu jest ciekawe. A, i skończę. Już. Bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego nie zawiera akrylanów, konserwantów ani środków powierzchniowo czynnych. Rewelacja. Zapewnia niezawodną ochronę przed korozją gumy, skutecznie zapobiegając przedwczesnemu zużyciu i uszkodzeniu. W zależności od sposobu aplikacji możliwe jest uzyskanie wykończenia błyszczącego lub satynowego. Przyjemny zapach męskich perfum. No właśnie, perfumy. I jak to lubię, w FX Protect wszystko jest jak na dłoni. Słuchaj konsystencja, tu wydajność, łatwość aplikacji, sposób użycia, produkt gotowy do użycia, wstrząsnąć przed użyciem, nanieść preparat na aplikator, a następnie dokładnie rozprowadzić na zabezpieczonej powierzchni. Efekt błyszczący, rozprowadzić, zostawić do wyschnięcia. Efekt satynowy, rozprowadzić, czekać chwilę, a następnie nadbiar produktu wytrzeć suchą mikrofibrą. W razie konieczności powtórzyć proces, nie stosować na bieżnikach opon. W celu zachowania długotrwałego efektu zabezpieczenia zalecane jest stosowanie niewielkiej ilości preparatu jako warstwa uzupełniająca co 3-4 mycia. Dobrze, ok. Teraz tak. Syna Auto. Tam się skończyły produkty, i to będę chciał wrzucić na syna Auto. Na moje niestety nic się nie wydarzy na moim. Będę chciał pewnie i na mańku, może na zimę, wrzucić. Produkt pojawi się późno. Myślę, że to będzie marzec, może kwiecień, bliżej maja. Chcę go przejechać wzdłuż i wszerz na wszelkiego rodzaju oponach, na wszelkiego rodzaju warunkach, jak to u mnie bywa. Tak jak teraz y, Humber Toczles, słuchaj, y, pianę aktywą drugą, która jest, nie pamiętam, bawię się nią już prawie rok. A czyli rok. Zacząłem po zimie, w, tamty, w tym roku i teraz będę całą zimę chciał różne y, proporcje sobie sprawdzić i film dopiero się pojawi gdzieś po zimie. Dlaczego? Dlatego, żeby potwierdzić lub y, albo potwierdzić, albo potwierdzić, że autofom jest lepszy lub gorszy. O to mi chodzi. Żeby było, że wiem, że coś... Film się pojawi i powiem, że jest lepszy albo gorszy, żeby tak rzeczywiście było, że, żebym nie miał sobie do zarzucenia, że czegoś nie zrobiłem, a mogłem. Więc tu będzie podobnie. Przejadę. Zresztą u mnie z takie tak jest, no. Złóż i wszerz. jak poczuję, że wiem, co jest grane, dopiero film wjeżdża. Stąd takie długie czekanie. Tak samo i z powłokami. No, musi to jakiś czas minąć, wtedy jest test trwałości, mówię, jak się zachowuje. wtedy jest fajnie, wtedy wiesz na 100%, czy warto się w to pchać. Ale zawsze to jest oczywiście oparte moją subiektywną opinią. Ale tu już kocham to, że jest żelowy i. No zapach mnie mm, rozwala. No coś cudownego. Ho, 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 ho. No. Tutaj idziemy, słuchaj, w klimat może troszeczkę dzijona. Te strony. No, zobaczymy. No dobra, dzięki za produkt. Yy, wyczekuj filmu w przyszłym roku. Teraz się tym pobawię. Zobaczę, jak to się aplikuje, jak to się z tym siedzi, ale wstępnie, wstępnie jestem zajarany. Yy, butelka zajebista. Fajnie, że jest tutaj ta pompeczka, czyli na apli a jeszcze aplikator, czyli na aplikatorek i zbanieczki. Bardzo mięciutka, wysoka. To jest fajne, że mamy za co złapać. I możemy ścisnąć, ale mam to trzyma trzymadełko. Ciekawe, czy ona się do tego trzyma trzymadełka. Jest bardzo miękka. Na opony może być różnie. No, na opony może być średnio, ale tu tak teraz jak biorę i trzymam, fajnie. Zobaczymy. No dobra. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ogólnie to miłego weekendu. No pięknie, pięknie. Wygląda to dobrze. Zapach jest. Mistrzowski o milusia.